Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 243 odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale, a konkretnie w dodatku Krew i Wino. Jak wiemy, ostatnio rozpizgałem kolejną Hanzę, a więc pora opuścić to jakże urocze miejsce, w którym to Hanza się zalęgła. Tylko trzeba teraz znaleźć wyjście z tego jakże uroczego miejsca. Niestety Geralt nam się mocno, bardzo mocno przeciążył, więc w związku z tym idzie tak powoli, nie da rady, żeby biegł. O! Jeszcze jakieś utopce nas tutaj próbują... Ale wiecie, co jest ciekawe? Spójrzcie, jak ta mechanika tego chodzenia, jak ona włącza się i wyłącza. Bo teraz Geralt nie miał problemu, żeby sobie skakać i tak dalej, tak? Wow, nawet nam się teksturka nie doczytała. Pokaż, co umiesz. Jakie pokaż, co umiesz, Geralt? One już dawno nie żyją. No, ale o co mi chodzi, że... kiedy... Płotka? Że kiedy Geralt walczył, no to nie było problemu z tym, żeby sobie przeskoczył tam za przeciwnika, czy coś tego typu. Ale kiedy już idzie, no to już nie, to już biegania nie ma, nie ma takiej opcji. Nie. Dobra, jest tu jakaś ścieżka. Aha, i płot, w który wjechałem. Oj, Geralt. O, teraz jedziemy. Dobra. Znajdźmy jakąś szybką podróż. Możliwie jak najbliżej. Wioska Lisie Doły. Dobra. Kurczę, wygląda na to, że ja już naprawdę prawie w ogóle żadnej eksploracji tutaj nie mam. Aha. Tu jeszcze pamiętamy, że tu był chyba... Nie, to nie był, tu nie było silnego przeciwnika. To trzeba będzie jeszcze zbadać te dwa miejsca, co tam jest. Tutaj jest to miejsce do questa, jak pamiętamy. No, naprawdę mało tej eksploracji zostało. To dobrze. Wychodzi na to, że w tym albo już w następnym odcinku skończymy eksplorację i wtedy będziemy już sobie tylko cisnąć questy poboczne. A kiedy skończymy questy poboczne, no to wrócimy do questów głównych. I myślę, że to będzie... najlepsza metoda, żeby pokazać ten dodatek tak na 100%. O, mamy tutaj szybką podróż, super. Kurczę, myślałem, że ten słupek to jest ta szybka podróż, a to tu jest ta szybka podróż. No dobra, Geralt nam się przeładował. Chodźmy do Beauclair. No tutaj, tu, przez tą bramę. Brama metinyjska. Dobra, jesteśmy. No dobra, no to chodźmy. No, nie, kunia i tak nie będę brał, no bo... Bo w tym momencie nie ma to sensu, bo i tak nie mogę tym kuniem podjechać po prostu na galopem przez miasto. Poza tym, że jest prawie 19, kurczę. A może już być wszystko pozamykane. Aczkolwiek nie jestem tego taki pewien, bo te NPC, no, one tak jakby nie śpią. Nieraz zdarza się, że widzę na przykład, że w środku nocy na przykład wchodzę do miasta, no i gdzieś tam jakiegoś sprzedawcę po drodze zobaczę. No jest to trochę dziwne, trochę to psuje imersję, przyznaję. Wiedźmin. A, byś się zesrał, jakby ci pan Wiedźmin błysnął mieczem po oczach. Kolejne morderstwo! Witam. Mam nadzieję, że poszukiwania idą dobrze.
Już coś. O! Udało mi się już co nieco znaleźć. Doskonale. Zrobię sobie kopię i dzięki temu wreszcie będę mógł zdobyć arcymistrzowskie uprawnienia. Wielkie dzięki, Wiedźminie. Super. Jeszcze coś dostałem? Wow, 500 koron! Bo mam ich tylko 100 tysięcy. Pokaż mi swoje towary. No, nie ma tam tych towarów za dużo, ale spoko. Znaczy, no najgorsze jest to, że on nie ma pieniędzy za dużo. To jest najgorsze. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że ja jeszcze znajduję itemki na wyższy level niż Geralt w tym momencie ma, nie? Bywaj. Powodzenia na szlaku. Dobra. Tu już sprzedałem wszystko, co na co było stać tego gościa. Kolega się zamontuje. Bestia z Buchleru znowu uderzyła! Obywatele! Strzeżcie się bestii! Nawracajcie się i wierzcie w dobrą księgę! No, wierzcie w dobrą księgę, religijni fanatycy w takim momencie zawsze się znajdą. Gdy księżna się śmieje, to nie ma żartów. Rycerz de Peyrac, Peyran zabity. Taki mocarz. A widzicie? A jednak. Bo i Herkules dupa, kiedy wrogów kupa, ewentualnie gdy wróg jest bardzo silny. Co zresztą widzieliśmy, jak silny jest nasz przeciwnik, skoro Geralt miał właśnie taki problem z tym wampirem i Regis musiał przyjść i nam pomóc z nim. Swoją drogą, Regis jest jedną z fajniejszych postaci ogólnie w całym uniwersum. Warto byłoby, żebyście sobie poczytali właśnie tomy 3-8. Tam jest więcej... Najlepsze żelazo w całym Tucson! Tylko spójrz! Tam jest więcej na temat właśnie Regisa i jego przygód. Chyba gdzieś w 5 tomie Regis się pojawia. I jest to naprawdę jedna z nie tyle lepiej napisanych, co jedna z takich sympatyczniejszych postaci, bo Regis, mimo tego, że jest wampirem, tak? I mimo tego, że no tak technicznie to może gardzić ludźmi i mieć ich kompletnie gdzieś, to jednak Regis taki nie jest. On zawsze kieruje się rozsądkiem, a przynajmniej stara się kierować rozsądkiem. Nie pamiętam, żeby była jakaś sytuacja, gdzie właśnie Regis robi coś pod wpływem emocji. Jest to jedna, tak jak mówię, jedna z ciekawszych postaci. Dobra, on już nic nie ma. Bywaj. Żegnam. Wolę do zobaczenia. No, może kiedyś. Dobra, możemy już się poruszać szybciej, dzięki Bogu. I tu jest jeszcze drugi. Kurczę, strasznie ciemno jest jednak w tych... Pancerze najlepsze wykuwam od... Przepraszam. Okej. Pokaż mi swoje towary. Co tam masz? No, masz dużo pieniędzy. To znaczy, że miałeś dużo pieniędzy. Jeszcze będę musiał wykuć te miecze od szkoły niedźwiedzia. Najwyżej pójdę gdzieś w momencie, kiedy będę miał trochę wolnego czasu. To pójdę gdzieś i... W sensie takiego wolnego czasu, że już wszystko porobię i
będzie gotowe, wszystko, tak, będzie nagrane, to gdzieś w przerwie może... A, w sumie jak on już tu jest, to w przerwie... Nie. Pokaż mi swoje towary i podaj mi rzemiosło. Dobra, nie gadaj, Geralt. Dawaj naprawę. No, tak jak mówię, po prostu kiedyś w momencie, kiedy już wszystko będzie porobione, wezmę i pójdę po prostu poza odcinkiem. Wyklepię do końca te wszystkie miecze i to wszystko. Potem na odcinku je ulepszę i pokażę wam, jak Geralt wygląda w każdej szkole w tej i dopiero wtedy sobie tak naprawdę zakończymy całego Wiedźmina. Dobra, przewijmy medytację do rana. Okej. Coś mnie w żebrach. No dobra, dawać mapę i kończymy dzisiaj eksplorację. Coś czuję, że dzisiaj jest dzień skończenia eksploracji. Dobra, do tej wioski i tu potem są dwa miejsca, albo do jaskini. Do jaskini szept będzie szybciej. Dwa miejsca, potem tutaj... Dobra, ciśniemy. Dawaj, Geralt, dawaj. Wio, Geralt, wio. Dawaj, jedziemy. No, dawaj, Geralt, dawaj. Hello, come on, dawaj. Run, Geralt, run. Dawaj. Ciśniemy. No i już, szybka podróż, jedziemy. Dobra, nie ma co czekać. Dawać, jaskinia szept. To mi się podoba. Geralt może znaleźć ślady, które umknęłyby zwykłemu człowiekowi, jeżeli wytęży swoje zmysły. Tak, na przykład ślady stóp na kamieniu może znaleźć. Taki tekst Gimliego z Władcy Pierścieni tam właśnie... Nie wiem, czy on to mówi też w normalnej wersji, czy tylko w reżyserskiej wersji... Albo reżyserska wersja Drużyny Pierścienia, albo reżyserska wersja Dwóch Wież, ale właśnie Gimli w pewnym momencie mówi, że nic, tylko ślady na skałach. Dobra, dawaj, ciśniemy. Gdzieś to tu powinno być, to tajemnicze miejsce. Bardzo by mnie cieszyło, jakby to... O, troszeczkę zszedłem z kursu. Bardzo by mnie cieszyło, jakby to było tajemnicze, jakby to było miejsce mocy, bo mógłbym sobie troszkę punktów podładować. No, bo punkty są zawsze na propsie. Zastanawiam mnie jeszcze, co to jest za tajemnicze miejsce tam do tego questa, to pod ziemią. Pamiętacie tego takiego szlachcica, takiego bufona? To tam w pewnym momencie... O, ukryty skarb. Okej, spoko. Tylko kurczę, jak tu się dostać? O, upiory. Dobra. A, tu jest trup. Okej. Pamiętnik samobójcy. Wow. Czyli będziemy coś po samobójcy szukać. Większość stron wypełniają miłosne wyznania adresowane do kobiety o imieniu Charlotta. Wpisy są chaotyczne i nieodatowane. Charlotta Karajan to miłość mego życia. Nigdy, gdy jej nie ma przy mnie, płonę z tęsknoty. Z samotności się duszę. Najgorsze cierpię męki. Cóż mam uczynić, by zrozumiała, że to ja, nie Albert, jestem jej pisany. Fragment nieczytelny. Znalazłem rozwiązanie. Wiedźma z Rysiej Skały. Ona pomoże mi zakończyć me miłosne katusze. Mój majątek został mocno uszczuplony, ale dostałem od wiedźmy magiczny eliksir. Powiedziała, że jeśli nakłonię moją ukochaną do jego wypicia, będę mógł zapomnieć o swoim problemie na zawsze. Za resztę kosztowności kupiłem klejnoty, które dam Charlotte z okazji oświadczeń. Bogowie, już niedługo będzie moja.
Zgodnie z instrukcjami wiedźmy wymieszałem eliksir z winem. Przygotowałem mój piknik nieopodal kapliczki w dworze Karajanów. Moja ukochana zgodziła się na rozmowę, ale mimo, że wypiła zaczarowane est-est, nie przyjęła moich oświadczeń. Bredziła też, że zostanie moją żoną tylko wtedy, gdy z klejnotów, które jej dałem, wyrośnie winna latorośl. Wpadła w dziwnie histeryczny nastrój i zakopała mój prezent gołymi rękoma pod ich rodzinną kapliczką. Może ten eliksir potrzebuje czasu, by zadziałać. Bogowie, niech będzie przeklęta ta okrutna wiedźma. Oszukała, zdradziła, fragment nieczytelny. Nazajutrz poszedłem do dworu Karajanów, by zobaczyć się z Charlottą, lecz tam leśne monstrum wzięło w posiadanie cały dwór. To o takim końcu miłosnych męczarni mówiła ta nikczemna czarownica. Eliksir sprowadził śmierć na moją ukochaną, ale śmierć nas nie rozłączy. Jestem gotów, by umrzeć, by żyć z nią wiecznie. Fragment nieczytelny. Zawisnę za karę, za miłość, za Charlottę. O Boże, fanatyk. Cierpienia młodego Frankosa, czy jak mu tam. Oczywiście nawiązanie do książki Cierpienia młodego Wertera. Który swoją drogą był totalną pizdą. Jeżeli czytaliście Cierpienia młodego Wertera, no to naprawdę, gościu zakochał się w starszej od siebie, widząc, że ma ona faceta, nie darował sobie, tylko ciągle za nim łaził i dalej próbował, fanatyk jeden. Po czym, teraz będzie najlepsze, strzelił sobie w głowę i... Ten pajac wykrwawiał się przez całą noc, chyba w palec sobie strzelił, a nie w głowę. I to jest postać, która ma być uznawana za wzór dla młodzieży. Czaicie to? To ma być wzór dla młodzieży, to ma być... Przykład tego, nad czym młodzież ma rozmyślać, tak? On ma być bohaterem dla młodzieży. Jaki z niego bohater, ja się pytam? Zwykła po prostu ciota i tyle. A to oczywiście, to jeszcze nie jest koniec takich pajaców. Bo drugi do kompletu to jest oczywiście ten. O kurde. Jest jeszcze drugi taki pajac. Kordian, o. No ten to już w ogóle. Ten typ to jest specjalista od zaklinania chmur, tak? Bo on był na szczycie Mont Blanc, po czym miał urojenia i na chmurze przyleciał do Polski. Przynajmniej na ziemię polskie, gdzie były zabory. Po czym miał jakieś pomysły, żeby zabić cara rosyjskiego. Ale w momencie, kiedy już miał wejść do sypialni cara, dostał nagle jakichś przebłysków przeszłości, coś mu po prostu odwaliło. Położył się na ziemi i tak go znaleźli. I tak go, oczywiście zaraz go aresztowali i nie patyczkując się i się nie pierdzieląc, wzięli i go rozstrzelali. No ale, nie, naprawdę, poczytajcie sobie Kordiana, to ja nie wiem, co autor brał, pisząc Kordiana, ale musiał mieć niezłą schizę. I to są właśnie postacie, na których... Na których powinna... O których ma czytać nasza młodzież. To ja już wolę, żeby nasza młodzież czytała chociażby właśnie Władcę Pierścieni, Tolkiena, tak? Gdzie są jakieś przemyślenia, gdzie są właśnie teksty Tolkiena, znaczy... O Jezu, 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 zaraz wybuchnie. Znaczy, no może nie tyle Tolkiena, co... Znaczy, Tolkien to napisał ten tekst, tak? Ale to mówi... Chyba Gandalf to mówi, że zło najbardziej boi się... Nie boi się wielkich bohaterów, tylko najbardziej boi się codziennych dobrych uczynków małych ludzi. I właśnie to byłoby o wiele lepsze, gdyby coś takiego dawać młodzieży do czytania. Dobra, co tu mamy? Kodeks Hanzy Lota. Jesteśmy psami na łańcuchach w szarych sukmanach. Życie u boku dworzan rodzi w nas zazdrość. Harujemy na ich polach za kilka koron. Nie mamy nawet wielkiej wojny, wielkiego smutku. Nasza wielka wojna jest walką ze sobą. Naszym wielkim smutkiem jest żywot.
Staruszkowie wychowali nas w wierze, że pewnego dnia będziemy podrzucać opasłe sakwy, ale tak się nie stanie. Powoli to do nas dociera i jesteśmy bardzo, bardzo wkurwieni. Hanza Lota daje rekrutom coś w zamian. Pokazuje, że bez bólu, bez poświęcenia Hanza Lota nie zdobyłaby nic. Że wstępując w jej szeregi dostaną to, czego od zawsze pragnęli. Ale żeby to pojąć, muszą być gotowi na walkę o własne życie, bo jeśli przychodzisz tu po raz pierwszy, musisz walczyć. Jest tu jeszcze coś, co mógłbym im skroić. Mam tu jeszcze coś. Nie gram. To mnie nie obchodzi. O, jak to podnieść? O, tak właśnie. Co tu jeszcze mają? O, tu jeszcze jakiś worek jest. Dużo alkoholi. To na pewno. No, tu coś jeszcze jest. Co to? Tylko kwiatek. Dobra, schowaj ten miecz, Geralt, bo tak z nim paradujesz. A, jeszcze coś tu jest? Tu jeszcze jest jakaś beczka. No to tyle. No i to właśnie byłaby fajna lektura, na przykład właśnie Władca Pierścieni. No długie to jest i tak dalej, ale przyznaję, że to byłoby fajne. Ewentualnie Potop. Kurde, Potop to jest po prostu to, jak czytany był Potop w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, to jest po prostu, kurde, żart. Bo wiecie, jak czytany był Potop w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły? Czytana była tylko pierwsza część Potopu, czyli to, gdzie pokazany jest cwaniaczek Kmicic oraz to, jak Radziwiłł zdradza i odłącza się od kraju. To, jak osoby, które są wierne krajowi, zostają wtrącone do więzienia i tak dalej. Tylko sam ten początek, nie? Samo to, jak to szlachta zdradza, tam przyłączając północną część Polski do Szwecji. No ogólnie pokazane, nie ma w ogóle żadnego wątku obrony państwa, tak? Do dalszej części, gdzie na przykład Kmicic jednak pokazuje, że jednak nie jest takim fiutem, za jakiego wszyscy go mają i że jemu jednak zależy na kraju, że on tutaj przechodzi przemianę i tak dalej. Nie, tego już nie ma. To już sobie podarowano. Ja sobie przeczytałem cały Potop w szkole, więc ja znałem całą fabułę Potopu, ale większość osób przeczytała właśnie tylko tą część, gdzie widzimy cwaniaczka, który zdradza swój kraj, który jest jakimś tam no takim kombinatorem i kim był Kmicic? No Kmicic to była taka postać, że właśnie jakiś taki. Kmicic najbardziej przypominał mi von Everetza z Serc z Kamienia. Przynajmniej ten początkowy Kmicic właśnie był taki jak von Everetz z Serc z Kamienia. Potem właśnie on się dopiero zmienia, on się dopiero staje potem lepszy. No ale co z tego, jak to nie jest pokazane, tak, w ogóle w lekturze? Tego w ogóle nie widzimy. W lekturze widzimy tylko, że to jest cwaniaczek, który chce poderwać tam Bilewiczównę i tak dalej, i tak dalej. Pan Wołodyjowski o dziwo w ogóle nie jest poruszany w kanonie lektur szkolnych, co jest jeszcze bardziej dla mnie przykre, bo pan Wołodyjowski też jest bardzo fajną książką, bardzo fajnie mi się to czytało. Ogniem i Mieczem też w ogóle nie jest poruszane, tylko właśnie Potop. Co dalej jest poruszane? Jedyna fajna postać, z której fajnie by było, gdyby nasza młodzież przynajmniej po części brała przykład i wyciągała lekcje z tego, co spotkało z jednego z naszych bohaterów, to jest postać z lalki. Konkretnie chodzi mi o głównego bohatera lalki, którego imienia sobie teraz za nic nie mogę przypomnieć. Miejsce mocy? Jest, miejsce mocy! To miejsce mocy. Super. A dlaczego? Ponieważ był on tak zapatrzony w jakąś tępą cizię, że kiedy jej rodzina
on będąc przedsiębiorcą, bo on był przedsiębiorcą, to był bardzo zaradny, przedsiębiorczy człowiek, tak? On pracował... Wokulski, o! On się nazywał Wokulski. On pracował, miał tam sklep, z tego co pamiętam, dorobił się na handlu bronią w czasie wojny rosyjsko-tureckiej i tak dalej. No to był naprawdę rozgarnięty facet. No ale zakochał się w takiej tępej cizi, która chciała tylko jego hajsu. Nauczył się po angielsku, ona cisnęła przy nim, po nim, po angielsku, bo myślała, że on jest takim tępym burakiem, że nie będzie że nie umie po angielsku i że ona będzie go sobie obrażać, a on z tym nic nie zrobi. Bo właśnie ona myślała, że on jest taki głupi i on nie umie po angielsku, bo ona była ze szlachty, a on nie, on był mieszczaninem. Dzięki ci, przyjacielu, za ocalenie mego zakutego rycerskiego łba. Notliwe to i godne, wiedźminie, żeś na wezwanie księżnej pani przybył. Okej, spoko. Poszukajmy, czy coś tu jeszcze jest ciekawego, a ja w tym czasie poopowiadam jeszcze. No i efekt był taki, że właśnie kiedy na przykład jej rodzina popadła w długi, no to on... rozkazy na pobrudzonym pergaminie. Chłopaki, jakiś błędny rycerz kręci się w naszym rewirze. Nie dość, że Kuale napuścił na nas swoich ziomków Nilgradczyków, to jeszcze ten idiota się tutaj kręci, tylko bez zbędnych ceregieli, żadnych gwałtów, wbijania na pal czy wyłupywania oczu. Urżnąć łeb i zniknąć. Myszy Pelegrin. Mszaty Pelegrin. No to on jeszcze... wykupił jej chatę, w sensie, że spłacił im długi i to jeszcze, żeby pokazać się, jaki jest bogaty, wynajął jakiegoś typa, który specjalnie podbijał cenę, żeby pokazać właśnie, jaki to on jest dziany, tak? Okej, okay, sorry, to już trzeba mieć nieźle narąbane w bani. Potem była fajna scena, gdzie udał się do Paryża i spotkał się z naukowcem, który wynalazł metal lżejszy od powietrza. No i tam była właśnie rozmowa, że na przykład, że już widzi te latające pancerniki i okręty wojenne w przyszłości, jak będą tego właśnie używać, tego jego metalu. Dał mu, temu Wokulskiemu, jedyną próbkę, a Wokulski co? Był tak zapatrzony w tą tępą cizię, że dał jej to jako wisiorek, ta idiotka i tak to zgubiła. Więc chyba jedynie Wokulski jest spoko postacią, z błędów której powinniśmy się uczyć, że jak cię baba nie chce, to nie poświęcaj dla niej wszystkiego, bo ona cię i tak kopnie w dupę. Pamiętnik pachnący perfumami i wino. Oj, nie tu. Fragment pamiętnika skropionego perfumami o zapachu bergamony, jaśminu i drzewa cedrowego. 29 blachę. Nareszcie znalazłam rozwiązanie. Na egzaminy do Imperialnej Akademii Dramatycznej przygotuję słynną rolę Elsy de Longpré. Jej ostatni występ. Występ, podczas którego skonała na scenie. Najdoskonalszy aktorski akt, jaki kiedykolwiek został zagrany. To musi mi dać promocję. Pierwszy Fein. Ta rola jest za trudna. Mój nauczyciel wciąż nie jest zadowolony. Może jednak brakuje mi talentu. Trudno jest się mierzyć z legendą Elzy. Piąty Fein. Tak, już wiem, czego mi brakuje. Muszę poczuć tę rolę. Odtwarzając cały akt w amfiteatrze, przy świecach i winie, jak niegdyś Elza. Aura tego miejsca może mi pomóc. Ponoć Elsa spędzała w nim całe swoje życie. Ludzie mówią, że w amfiteatrze straszy i dlatego nikt już nie wystawia tam sztuk. Ponoć każdy, kto próbował zagrać scenę Elzy na deskach amfiteatru, ginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Gadanie. Nawet jeśli ten tam straszy, to wierzę, że duch Elsy da mi błogosławieństwo. Siódmy Fein. Dziś wieczorem ruszam. Przygotowałam świece, zdobyłam dwie butelki dokładnie tego samego wina, które wypiła Elza tuż przed swoją śmiercią. Będę próbować do skutku, aż poczuję, że jestem Elzą. Zakreślony czerwonym atramentem kawałek scenariusza. Dzień już umiera. Zapada się w sobie tak, jak ma dusza. Ciemność mnie wkrótce połknie, jak duszna mara. Nie! Teraz jestem wreszcie gotowa, by pamięć o duchach odnowić w sercu. Zapalę świecę. Pierwszy płomyk za chłopca. Dziecko nieledwie, co w polu bitewnym, w samo południe rażony, skonał bez jęku. Drugie za tego,
go. Kto klejnot z dna studni złowić chciał dla mnie i nie wypłynął już nigdy do świata. Trzecia za męża, pięknego jak posąg, jak głaz zimnego, co samą zostawił i w ciemność odszedł. Zmarł bezimienny w lesie zagubiony. Czwarta za tego, co pięknie kochał, gorąco pocieszał i w ogniu spłonął. Piąta za ciebie, mój ukochany, druhu mój wierny, mężu nieszczęsny. Toczony chorobą, ty w grobie ległeś najpłytszym. Płoną już świece piękne i blade. Mężczyźni, chłopcy, mężowie moi, kocham was wszystkich, a oto wino, wypiję je i z nimi waszą nim waszą pamięć uświęcę. Wygląda na to, że dziewczyna zagrała zakreśloną scenę i umarła. A może coś się zabiło? Ciekawe, co się stanie, kiedy odtworzę tę scenę. Chyba muszę cofnąć się po jej śladach, a potem zapalić świeczki w tej samej kolejności. Ale to zrobimy już w następnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z trzeciego Wiedźmina, gdzie spróbujemy odtworzyć ten rytuał. Ale dopiero w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.